Jaja mogą być sadzone na twardo, na miękko, ewentualnie po benedyktyńsku, a my zapraszamy was na smoczo jaja. Dobra, i mamy to, i lecimy. I intro, odcinek, let's go, odpalamy. Ludwiczek, zostałeś zaproszony do tego programu jako ekspert od sztuk walki. Jesteś tutaj po to, żeby ocenić, czy Vegeta, Goku i Frieza, i ewentualnie wszyscy inni, czy stosują na przykład przepisowe ruchy. Pozwól, że jeszcze nie widziałem właśnie walki Frieza z Vegetą, więc... To akurat będzie nowe, tak? Tak, super, super, super. Nowy odcinek na YouTube'a, nie? Chodzi. Co? Jak? Frieza z Vegetą. W nowej kolaboracji. Najnowszy hit. To... Pierwszy raz anime zrobione całkowicie przez Polaków, czyli tak. Nie było. Ty, ale w sumie Frieza nie planował robić czegoś animowanego czasem? Robi, bajkę robi. O chmurce i o... Chmurka i... Burza? Burza i chmurka, no. Tak, to się tak. Ma w ogóle nazywać Cloudy and Thunder, coś Cloud takiego. Thunder. No, coś takiego, ale tak, ale to w ogóle uroczo bardzo wygląda i wygląda tak właśnie azjatycko. Czyli to jest dla dzieci, z tego co kojarzę. Espresioneczku! Rybiczku! Znaczy, ja sobie to i tak obejrzę, tak... No nie, no pewnie z ciekawości nawet czystej, nie? No, prawda. Ja się nie dziwię. Że to jest ciekawe. Ale dobra. I zobaczymy, jak bardzo family friendly będzie zrobione. Nie, no musi być bardzo, skoro to jest... Bardzo, nie? Ale to jest w ogóle, że oni robią to takie różne, tak kołem kręcą te psy. Ale chciałem zobaczyć zanimowanego minimajka na przykład, nic. Wydaje mi się, że nie tędy droga, nie tędy droga, wiesz? No nie, no domyślam się, to się nie stanie. Ale... Czy nie byłoby genialne? Oczywiście by było. Genialne to jest posadzenie ciebie tutaj między nami. Oj, to jest takie. Paulina, dostaliśmy turbo świeżaka. Wiem, I feel it. My off camera rozmawialiśmy na temat tego, co oglądałeś, więc powiedz naszym drogim widzom, jakie anime oglądałeś. O, uwaga. Może zacznijmy od samych kuluarów w momencie, w którym miałem 7 lat, 6, 7 lat. Może być backstory. 15 lat temu około to było. To Naruto leciało, właśnie chyba Dragon Ball, Bakugany, tak. To troszeczkę tego oglądałem, ale to było dosłownie 15 lat temu, tak jak już mówiłem. A potem przypomniałem sobie o wspaniałym, które nie jest zaliczane przez anime świrów, takich mniej więcej jak wy na przykład, Galactic Football. No. Na potrzeby tego programu możemy uznać, że Galactic Football był anime. Żeby mu pomóc. Możemy tak uznać. Nie wiem, że słyszałem w poprzednim odcinku, rozmawialiście na temat pięknych kobiet i facetów w anime. No ja sobie od razu uświadomiłem, że facetem, którym mógłbym powiedzieć, to był jedynie Brock z Pokémonów, bo nie pamiętam. Brock? Brock. No i na mnie tak mówili kiedyś. Ej, dobra. Może niepopularna opinia. Brock wydaje się być idealnym materiałem na męża. To prawda. Zioma się zawsze opiekował wszystkimi. No, to też. Świetnie prawda. Gotował. Miał fajne poczucie humoru. Był ślepy, nie widział. Co? Rozumiesz, nie, ani wiesz, nie zobaczę na tym. Ale tak. No, raczej nie myślałam o nim jak o mężu, ale. No, ale zapytał. Ale jesteś w takim biegu, że możesz powinieneś zacząć. A czemu o mnie mówisz? A może o ciebie powinieneś się martwić? Ja na przykład bardzo mi się podobała Tia z Galactic Football. Ona miała takie rudy. Nie, ona miała krótkie włosy takie i ona jako pierwsza odnalazła sobie Fluxa. Do dzisiaj pamiętasz, co? No, ja ostatnio w sumie nawet sobie obejrzałem wszystkie sezony znowu. Jestem ultrafanem. Okej. Ja kiedyś oglądałam. Jeszcze, ja jakbym mały, to ja chciałem bardzo być piłkarzem. W momencie, w którym wszyscy moi znajomi mówili, że oglądają Naruto i był tamten, ja w tym momencie oglądałem The Walking Dead albo The 100. Okej, czyli takie bardziej seriale szedłeś. Tak, raczej seriale. Ja też bardzo wcześniej chciałem zostać aktorem, więc gdzieś tam raczej nie animowane, a takie ten. Okay. Co w sumie. Okay. Co w sumie. Ale w takim razie, czy słyszałeś coś o Dragon Ballu? Co zasugerowałeś w tym w sumie? Brat nie słucha. Słyszałem, co o Dragon Ballu? Czy w takim razie w ogóle cokolwiek słyszałeś o Dragon Ballu? Nie ma problemu, się nie, z Zankową, wiesz? Ja jestem tylko na uboczu. Nie ma problemu. Nie dziwię się. Przepraszam. Klepnij go po plecach, weź krzyń. O Jezu, byłabyś idealną żoną. No, w każdym razie nawiązuję do Dragon Balla, tak jak już zaczęliśmy naszą konwersację. Dragon Balla widziałem kilka odcinków i pamiętam jak przez mgłę wiele lat temu. Co się tak patrzysz na mnie? Jest bardzo... śmiło się jej pewnie zrobiło z racji na komplementy. O, tak. Mogę ci komplementować cały ten odcinek, nie ma sprawy.
Ciebie też, Misiu. No i tam Kamola. Jakby w końcu mnie zauważyłeś. Patrzył, nie było trudno. No. Jedno muszę przyznać. Laski. Dobra, Kula to jest idealna figura. Ten co skurcz... Ten co skurcz, kurde, 10 kilo i od razu że będzie wyzywał innych kolegów z branży. Ile skurcz? Tylko 10 kilo? Nie, trochę więcej w sumie. No właśnie. 16-15, no. Gratulacje. Jeszcze trochę i będziesz wyglądał jak Goku. O, no, jak Goku to który jest. To jest Goku w ogóle? To jest ten? Nie, ja nie wiem. To jest ten? Trzymaj mnie, no, nie wiem. Ja nie wiem, nie znam żadnej postaci. Czy się dobra, ja wiele to... razy nazwy. Ale jak strzel. To ten po prawo? Nie, ten po lewo. No nie, no tak mi się wydaje, no, że to ten. O, ten. Co na to wskazuje? Goku. Dlaczego? Bo cały czas słyszałem, jak ktoś mówił Goku, to taki koks, a on wygląda takiego koksa. No to jest dużo koksów. No to prawda. No, to jest bardzo dużo koksów. We Free Fight tak też jest dużo dociętych osób docelowo. No. To prawda. Ale dobra, widzisz na przykład Goku, tak, to jest Goku. Tak? Widziałeś mniej więcej, jak jest, tak, to jest Goku. Widziałeś, jak jest zbudowany. No. Wydaje ci się, że bierze sterydy? Jak to? Wiesz co, to były inne czasy. Tam ludzie czerpali energię z czego innego, nie ze strzykawki. No a to czego? Z czego, no? No? Z sumiennej pracy nad swoim organizmem. No, okay. Czyli ciężka praca popłaca. O, oczywiście, że tak, panie kolego. Ty też jesteś naturalny. No oczywiście. Full natural? Full. Super. Nice. Gratulacje. Nice. Nie dałeś się ponieść? Nie. A w jakim czasie się dzieje akcja Dragon Balla? Czy... No, 1980. Co ci mam? Okay. Czego, jakiej podpory oczekujesz? Nie, może to jest w przyszłości, może to jest w przeszłości, może to jest, nie wiem, jakaś mitologia, mitologia koreańsko-chińska, japońska, nie wiem. Znaczy, to jest o tyle zabawne, że przecież Goku jest inspirowany San Wukongiem, tylko że to jest raczej mitologia chińska. No tak, no. Tym samym Wukongiem, co jest w LoL-u? Bo ogólnie nie mam te ogony. Wukong jest inspirowany San Wukongiem, więc... Okej. To chodzi o te ogony, nie? I w ogóle... Tak. O formę małpy po prostu. O formę małpa. Goku ma ogon? Ogólnie oni mają. A Goku ma? Miał. Miał. Obcięli mu? Obcięli ogon. Tak? Tak. Dlaczego? No bo był niebezpieczny. Okej. Musicie rozbawić mnie jakimś żartem lub kalamburem. Oho. Zasłuży na mój specjalny trening. To nie było śmieszne? Nic. To nawet nie było transmisyjne. No, jak nie? Od kiedy słowo jest cenzurowane? No, nawet nie, że... Dlaczego ma być cenzurowane? Przecież nie jest nawet, cenzury, przepraszam tylko... bardzo, Gombrowicz w XX wieku upupiał całe społeczeństwo, a, no, tak? Jest różnica między upupianiem a udupianiem. To jest pamiętam to. Jest jeden grzyb tak naprawdę. Ja uważam, że nie powinno się cenzurować słowa, które jest częścią naszego ciała, mniej intymną niż inne części ciała intymne. Zróbmy jakieś, nie wiem, smocze jaja po godzinach, pro, bo to... Pasowałoby w sumie. O i... O, nieważne. Szybko, co? Samo cenzurujesz w tym momencie. A będziesz zrobił jakieś rzeczy. Dobra, Ludwik, oglądajmy. No, jeżeli przygotowujesz się do walki, no bo tutaj dużo osób ma, dużo postaci ma wybujałe fryzury, tylko Krillin w sumie jest aerodynamiczny do walki. Czy jest sens posiadanie długich włosów do walki w klatce? Nie, strasznie przeszkadzają. Jakby... No właśnie. Strasznie przeszkadzają. Bo to nawet jak nie chcesz, możesz pociągnąć stary, za nie, nie? Pocisz się. No. Już nawet nie chodzi o ciągnięcie czy ten. Pocisz się, masz co chwilę cię rozpada na oczy. Nawet jak sobie zepniesz gdzieś to tamten, to w sumie po pierwszej rundzie, jak już się gdzieś tam pokulacie w parkerze, to już masz wszystko na twarzy i cię to wkurza. Okay. Więc no, lepiej jest bez włosów. A bo ty włosy miałeś długie, nie? Miałem. Nawet długiej. Dłużej, to miałem. A faktycznie było coś takiego. No. Traci włosy, ale on wtedy stracił siły. Ludwiczku, zastanów się, przemyśl to. Nikt nie wie, o co chodzi, ale wiemy jedno, Ludwiczek jest gotowy na wszystko. To zmiana ci powiem taka całkiem... Na plus? Co, z powodów praktycznych obciąłeś? Ha? Z powodów praktycznych obciąłeś? Można tak powiedzieć. Content, no. A no ja tak. Nie wiem, content. Co się śmiejesz? Nie, nic. Co się stało, Shini? Nic się nie dzieje. Opowiedz mi o tym. A jak ci się podoba w ogóle kreska? Bo jako taka osoba wiesz, że oglądałeś tylko... Nie wiem, ledwo kreska, i to szczególnie ten obraz, zapamiętajcie sobie go, jak był, pamiętacie mniej więcej? No. Graliście w Swords and Sandals. Tak. No. Jeden do jeden jest kreska jak Swords and Sandals. Przecież szczególnie oni tam stoją... Bez kitu! Naprawdę. Ej. Czekaj. Ale co nie? Szczególnie bo oni tak stali też zielony, czerwony, żółty, biały, tak. Różowy.
w ogóle. Litości. No, ej, nie wiem, z czego to wynika, ale no, to jest... Ale jest, jest coś. Jest. A w tych się w tych screenach reklamowych, w tych przerwach. Jest coś takiego. Czy on go może zabić krzykiem? Dziwo, ale oni zawsze przed jakimś ciosem krzyczą chyba, nie? Ej, ale to wyglądało, jakby on naprawdę krzyknął po prostu i to... Mhm. Ej. Płaki, ale nie jest coś takiego, że jak masz walczyć czy coś, to chyba taki krzyk cię może tak napędzić. Nie, ale powiedzisz, tak. nawet w MMA mój trener często mówi, żebym na dźwięku wypuszczony, zresztą mówi wypuszczony. I już ta jakby, nie wiem, jest końcówka treningu, to już wchodzi automatycznie. No to może dlatego też tak robią, ale nie? Możliwe, no. No dlatego też tak może, wiesz, drą się i... No ale w sumie, dobra, to ja wiem, że nie widać, ale za dzieciaka jak ćwiczyłem Kyokushin karate, no dziękuję. No? Ale było coś takiego, że jak wiesz, jak wyprowadzasz ciosy, to żeby rzeczywiście na wydechu... Tak. To tak. I może rzeczywiście to, że w anime krzyczą, jest pochodną tego, że przy ciosach się mimo wszystko wydaje jakieś dźwięki. Ej, ale możliwe, że tak, bo też chodziłam kiedyś jakieś takie aikido, czy coś takiego, to też tak właśnie było. Ale jak byłam kiedyś na treningu też z MMA, czy coś takiego, to też zawsze tak... Bardzo mi się podoba, że on tak naprawdę z całej naszej trójki, on ma najwięcej do czynienia z ruchem. No. Bardzo mi się podoba, że my mamy... No, jakieś... Kiedyś coś jak aikido, coś kiedyś... Bardzo mądrze mówicie, bardzo mądrze. No, my tacy doświadczeni. Nie, ale macie rację, jest to, to... No, takie... Yo! Skorpiona mu ten... Ty co? No, ze skorpionem przywalił. No, ale to bardzo ładne kopnięcie z półobrotu. To był... Nie, to nie było z półobrotu. Nie, z miejsca. Nie, było z półobrotu. Zrobił, kopnął go tą tylną częścią stopy, robiąc obrót, tak. Taka analiza Okej, przepraszam. No. Bardzo ładne kopnięcie, bardzo w ogóle efektywne. Nie, efektowne. Nie jest... Efektywne, stricte w MMA myślę, że nie jest aż takie efektywne, bo strasznie ciężko je zrobić, bo musisz wcześniej trochę oszołomić gdzieś przeciwnika, żeby mieć czas na obrócenie się. Masz długi cast time. Tak, no, trochę tak, no. Trochę tak. Masz cooldowny po prostu na tym. Musisz wbić szóstkę. To jest taki trochę ultimate, nie? Albo jak... Czekaj, było coś takiego, że... Chyba w Tekken... Nie, w WWE. Graliście w WWE? Może? Oglądałam chyba kiedyś. Ja raz z kumplem zagrałem na konsolce. Tam jest coś takiego, że masz przed finisherem, masz taki secondary finisher, żeby osłabić przeciwnika. To jest coś takiego. Zobacz, na co jeszcze mnie stać. Co to za cholerstwo? Co to jest? Brat się w aligatora zmienił. Zapewniam cię, że zmienił się nie tylko mój wiesz. Ale czekaj, ale... W obecnych czasach różne sterydy są dozwolone. Są? Nie, no nie są. Nie, no on tak wegetę ciśnie? Są. No tak. Jest kilka rzeczy. No bo zwiększył sobie właśnie moc. W sumie to ale... kilka... Dobra, czy to jest przepisowe zagranie? Może tak? Tak, w boksie birmańskim. Można walić z głowy? W boksie birmańskim, tak. Czym jest boks birmański? Co to jest? Boks, który można palić z głowy. Ale z główki, tak o? No, to jest jedyne, czym się różni? No po prostu jest to tak jak, nie wiem. Boks założenia używa. To jest tak, jak masz K1 i MMA, nie? No i w MMA masz parter, a w K1 masz tylko stójkę. No to tu masz boks birmański, czy masz normalnie boks, ale jeszcze uderzenie z głowy. No to jakie zagrania w takim razie są nielegalne? W MMA czy w K1? W obu mniej więcej w sumie. No to... Też trzeba rozdzielić semi-pro od pro, czyli KSW od free fightów. Okay. Bo w KSW masz na przykład dozwolone ciosy łokciem, a w freakach nie masz dozwolonych ciosów łokciem. Mm-hmm. Czego nie można? No to kopać w krocze, bić z otwartej ręki i zawsze musisz mieć pięść zamkniętą. Okej, okay, żeby czasem oka nie wybić. Dokładnie. Albo nie wiem, nawet przy szarpaninie gdzieś tam przypadkowo możesz nawet komuś wcisnąć, nie? Tak. Więc pięści zaciśnięte. Czyli Dragon Ball uczy dobrych wzorców walki. Oczywiście, z główki! No, jakby, nie widziałem, żeby ktoś kiedyś uderzał otwartą dłonią w tym anime akurat, więc... Nie. Czy atak energią ki w klatce byłby dozwolony? Wiesz co, zależy jak bardzo skumulujesz tę energię. A co za energia? Życiowa. No, życiowa. Okay. Energia ki to po prostu energia życiowa. Okej. Okay. Tak. Oj, to jest już nielegalne też.
To on, gdzie on uderza? Z łokcia w bok? Wątrobę. Wątrobę? Z łokcia w wątrobę. Ale w ogóle z łokcia nie można, nie? To jest kosmita, w sensie on może tam nie powiem wam fun fact. To Vegeta go bił. Powiem wam fun fact jeden z mojego okresu przygotowawczego, a propos tego, jak dostałem na wątrobę. Była trzecia runda sparingu i mój sparing partner zrobił właśnie kopnięcie z półobrotu i dostałem idealnie na wątrobę, zgięło mnie. Tam wiedziałem, że jakieś 10-15 sekund było do walki i do końca tego i mówię, dobra, już po prostu bij. I stanąłem, napierdzielą mnie, wchodzę do kibla potem i zobaczyłem red alarm. Naprawdę? Znaczy raczej brąz alarm. Także taki fun fact macie z okresu przygotowawczego. Dzięki za fun fact, wariacie. Dziękujemy ci. Ja obliczuję po prostu, jak drastyczny może być ten sport i jak wiele poświęceń to tego trzeba. Zbiga problem tak zwany. Zobaczmy teraz bardzo piękne kopnięcie na korpus i przejście do Mataleum. Rzuca go w tym momencie o ziemię. Mataleum, duszenie za pleców. Makao? Mataleum. Pomakane. Fakt, przegrałem. O Boże. Ty, ale mi się Vegeta zawsze, tak jak kojarzyłam, go taki bardziej silniejszy. Czy Vegeta zawsze w sumie był za Goku, tak mniej więcej. Okej, tak jakby człapał za nim. Bo to chodzi o to, że koncept w Dragon Ballu, jeżeli chodzi o... Bo Vegeta progresował z racji na zazdrość wobec Goku. Bo Vegeta przez większość anime był przekonany, że jest wyjątkowy, że to on jest księciem Saiyan, że to on powinien być najsilniejszy. No. A nagle się okazuje, że jest jakiś... Pojawia się jakiś pet, który miał być giga słaby, został wysłany na Ziemię, żeby podbić jakąś podrzędną planetę. I udało mu się. I nagle on jest silniejszy, nie? Od niego. I to, co dawało drive Vegecie, to był Goku. Okay. Jakaś taka próba pogoni za jego siłą. Ej, w sumie fajny taki motyw. No, szczerze. W sumie spoko motyw, no. Nie nazwałbym tego zdrową rywalizacją, ale to jest jakaś rywalizacja, nie? Że co ciebie, co w sumie, co was motywuje, żeby stawać się lepszym człowiekiem? Wiesz co, kiedyś usłyszałem taką wypowiedź Mariusza Pudzianowskiego, który mówił, to nie jest tak, że ci się nie chce iść na trening. Co to znaczy, że ci się nie chce? Jak myślę, mi się nie chce, to sobie przypominam te słowa, że co to znaczy, że ci się nie chce? Przypominam sobie Mariusza Pudzianowskiego. Naprawdę, o tym się nie mówię. Okej. Ja żartuję teraz. Ja to kupuję. No. To jest dobry powód. To jest bardzo dobry powód. Ale u mnie w sumie, jeżeli, nie wiem, to takie bardziej samozadowolenie, nie? Jeżeli ja sobie wyznaczam jakieś, nie wiem, jakieś cele czy coś, to potem takie good. A to bardziej dążenie do tego celu, czy jak już go osiągniesz, to ci daje motywację na kolejny cel? Albo, czy powiem ci tak, nawet jeżeli jest źle, nie? No. To nawet jest źle, że mam takie przekonanie, że no nie może tak być, nie? I że po prostu trochę. Trzeba to zmienić. Tak. Okay. Tak jakby tak w głowie, że zmiana powinna być. I w sumie tyle. No, czyli chęć dążenia do lepszego miejsca. Tak. Nie mam takich negatywów, że muszę za kimś dążyć i za kimś człapać, nie? Okay. Takiego akurat myślenia akurat nie mam. Raczej myślę o sobie, a nie o innych, dlaczego mam być lepsza niż ktoś. Tylko czyli ty masz tak naprawdę motywację zewnętrzną, a ty wewnętrzną. Coś takiego, no. No to jest fajne. No. Jeszcze trzeba umieć rozróżnić te typy, nie? To prawda. Tak, tak. Dla różnych ludzi różne rzeczy działają. Tak, to prawda. Ale ciebie co działa? Na mnie? To jest dobre pytanie. W sumie... Opinia ludzi? Że co ludzie powiedzą? Co? Opinia, z racji na to, jesteśmy jednak osobami publicznymi. Opinia ludzi raczej jest, może być pewnym wyznacznikiem kierunku, ale nie wydaje mi się, że... Nie? Wydaje mi się, że jeżeli jest motywacją, to jest bardzo chwiejna... Z początku kariery chyba. Motywacja na bardzo glinianych nogach. Tak, z początku kariery, tak na z początku kariery zawsze będziesz zwracał uwagę na te opinie. Trzeba się po prostu nauczyć z nimi radzić. Prawda. Ale wydaje mi się, że trzeba po prostu znaleźć sobie rzeczy, które cię kręcą. Trzeba znaleźć rzeczy, z których czerpiesz satysfakcję. Te otoczenie też jest dużo ważne, tak, nie? Tak, tak, no, chyba to najbardziej. A teraz ja wam zadam bardzo ważne pytanie. Bo on jest strasznie słodki, ale kim jest ten łysy i kim jest ten zielony i dlaczego oni nie są teraz z Goku i z Vegetą i się nie biją? No dobra. Bo jesteście są jeszcze za mali, żeby się bić? Goku dopiero dojeżdża na galę. Okej. Goku się spóźnia na galę, wiesz co chodzi, nie? Jakby pierwsza walka już... pierwsza walka wieczoru już jakby się dzieje. Ale... Cały czas to są tylko supporty. Zeszliśmy z nieoficjalnej transmisji, tak? No, tak. No i ten Krillin, to jest ziomal Goku. Ale on jest takim szczerze jakby... Ten mały łysy jest Krillin, tak? Tak. Jakby skąd on się wziął? Kim on jest dla Goku? On jest w ogóle ziomal od dzieciaka. Od dzieciaka. Taki support. Trenowali pod jednym mistrzem. No nie ma 5 lat? Trochę ma w każdym razie. Tak inaczej wygląda, nie? Tak, no. No nie ładno obok. Ja tak nie ma białek. No, tak, właśnie. Jest chyba jedyną postacią w całym anime, która nie ma białek oczu. A, jaki wielki! Witaj,
No, jak zobaczyłem twoje mięśnie, to tak powiedziałem. Witaj. Strasznie wygląda jak Jabba. Trochę tak. Czy to jest jakieś, myślisz, porównanie zaczerpnięte? Pierwsza część była w 70 roku w ogóle wyszła, ale kolejne wychodziły... Tak. Serio też wcześniej. Ale kolejne wychodziły dużo później. Na 95% jestem przekonany, nie wiem, czy nie walnąłem w Amazonu, no dobra, ale jak już jestem pierwsze. Ty, dobra, co się dzieje mu? Ale, ja Goku pytam o też... w obciążeniu 20 G. A, to co mówiłeś. No, o co pytałeś? A miał 30 już. A już nieważne. Miał? Z jakim obciążeniu, co? No bo on teraz trenuje, nie? Aha. I jest obciążenie ogólnie... 20 razy większe niż tak. Przyciąganie ziemskie. Okej, okay, no, okej. Okay. No. Tak trenuje, żeby być silniejszy. No on jest zmęczony taki, tak? No, fest. Mhm. Ale spoko, jest sajninem. Nie myślę o jakiejś suplementacji. Wiesz, w poprzednich odcinkach, jak rozmawialiśmy z Bezim, to doszliśmy do wniosku, że Goku musi spożywać minimum 10 tysięcy kalorii dziennie przy jego wysiłku, bo w sensie tak, Bezim stwierdził, że bazą za samo jakby podtrzymanie funkcjonowania organizmu Goku to jest 4 tysiące kalorii, minimum. Dużo więcej ci powiem. No. Dużo więcej czemu? Bo generalnie no, on nie je kebaba, chipsów, raczej zjada owoce, warzywa i mięso, a to naprawdę trzeba zjeść duże ilości. Nawet sobie nie wyobrażam, jak ja dostałem dietę od dietetyka i miałem tam 3,5 tysiące kalorii, ja nie byłem w stanie tego przeżreć. To jest strasznie jedzenie. Dużo, a to było tylko 3,5 tysiące kalorii. I myślę, że taki Goku, przy takiej sylwetce, jaki jest, śmiało 7 tysięcy, 6 tysięcy. Ale no to nie, no to właśnie Bezzi powiedział, że podstawowe funkcjonowanie organizmu to jest tylko 4 tysiące, a przy jego wysiłku to 10 tysięcy. Okej. To by było możliwe, tak 7 tysięcy. A ile sumo w ogóle tacy jedzą? Ej, nie chcę paląć głupoty, ale ogólnie... Ja wyczytałam kiedyś o tym. Znaczy... No. Ale oni też idą syf, nie? Oni też trochę syf... Nie! Głupoty teraz mówię. Naprawdę? Nie ma szans, stary. Nie? Sumoci tak. Mają mogę bardzo... Nie dość, że mają zbilansowaną dietę, to mają bardzo rygorystyczną dietę. Tak. Co brzmi śmiesznie, biorąc pod uwagę, że naprawdę te kaloryczność mają dużą, ale żeby podtrzymać, bo... To są ludzie, którzy mają ogromną tkankę tłuszczową, ale jeżeli chodzi o funkcjonowanie ich organizmu, to idzie im nieźle, nie? Uh-huh. To nie są zapuszczone organizmy w sensie braku ruchu na przykład. Uh-huh. I naprawdę ich trening jest rygorystyczny. Okay. No właśnie oglądałam kiedyś, nie wiem gdzie, nie wiem u kogo, ale to bardzo ciekawy w ogóle materiał. No, to bardzo, bardzo to było ciekawe. Ale oni bardzo dużo jedzą. No oczywiście, no muszą. Oni no... Co się, no powiem lecą. Tak, z moich ust to może nie powinno wynikać, ale ja mam spory szacunek do sumotów z racji, nie z racji na ich styl życia, ale z racji na to, że poświęcenie, którego wymaga ich ścieżka kariery, jest bezwzględne. A to już ogólnie od małego chyba nawet to idą, ale, nie? Ale to ja teraz przepraszam bardzo, bo super fajna ścieżka kariery, tak naprawdę zaniedbują swój organizm w pewnym sensie troszkę, no bo jednak to jest bardzo niezdrowe. Taka duża ilość tkanki tłuszczowej, a przecież mamy zapasy. Czemu oni po prostu nie schudną? Skoro są silni w tym, to tak samo będą silni w tym. Będzie, którym zaczęliby trenować zapasy, byłoby to dla nich kulturowa. Dużo zdrowsze. Bo u nich to... Ale czy kultura przewyższa nad zdrowiem? No oczywiście, że nie. Nie powinno tak być. Tak. Jestem przeciwny zawodnikom sumo i w tym momencie... W tym momencie... No i ty właśnie dbasz tak o swoje zdrowie, wiesz, ile tam jest zaraz, wiesz, ile tego zjadłeś? Ale dbam o to, bo niektórzy na przykład na świecie nie mają co jeść i nie chcę marnować jedzenia. Bardzo nie lubię marnowania jedzenia w ogóle. No nie, bez sensu, ja się zgadzam. Sumo raczej tego nie marnują, nie? No właśnie sumo nie marnują jedzenia. No, to prawda. That's the point. A czy zapaśnicy marnują? Po prostu go nie kupują. Wszechmogący musiał wyzbyć się całego zła ze swojego mrocznego odbicia i w taki sposób powstał Piccolo. Co za strata, tak jak twoje intencje są równie czyste jak twoja odwaga. Więc daję ci dowód mojego szczerego zaufania. Weź tę smoczą kulę. Ale to jest przerąbane, bo oni teraz muszą tę kulę schować, żeby Freeza jej nie znalazł. To takie trochę ciężkie mają to zadanie, tak szczerze. Bo im brakuje dwóch kul. Tak? Ale jedną w kulę już schował Vegeta. Co się pamiętacie, on ją wrzucił do rzeki. Mm-hmm. No. A czy jest? Czekałem! Okay. Nie pamiętacie? Ej, to dorosła to Vegeta tak w sumie niby nie gita, niby nic, tak trochę. Nie no, ale to Vegeta wrzucił tam te kule z racji na to, żeby... Tam ci nie miej. Żeby Freeza jej nie zdobył, bo Vegeta pracuje dla Freezy, ale go nienawidzi. A bo zniszczył ten...
Freeza zniszczył tam jego planetę, tak? Tak. Co jest w ogóle z tym lorem? To są w ogóle jakby, te Beskidy to mogą być Star Warsy, skoro to są jakieś, mówicie, wojny międzygalaktyczne, między planetami. Tu macie Jabbę, to jest tyle odwołań do Star Wars. Tego więcej nawet. To jest wszystko kwestia scalingu, no mówię, jakby na początku masz problemy na Ziemi, potem masz problemy w kosmosie, a potem w ogóle, jak przychodzi Dragon Ball Super, to masz problemy między wszechświatami. Co mu robi? Przekazuje mi jakąś wiedzę? Wzmacnia go. Nie mam już dużych rezerw. W końcu od dawna mocno trenuję. Takiego power-upa mu trochę daje? Tak. Manę! Ale jaki szczęśliwy jest. Wszystkie możliwe granice. No bo jednak Krillion on sobie zdaje sprawę, że on jest takim... No najsilniejszy to on nie jest. Aha. Jo, ale go wygięło. Ej, wyższy jest. Ale suple musiał dostać, jakby. O, co to jest znowu? Jakiś inny ludzik. A to w ogóle, jeżeli to nie było inspirowane obcym kontra Predator, czy obcym po prostu, z ósmego pasażera na stromo, to będę w szoku. Ale to jest mega ciekawy temat, mianowicie, jeżeli chodzi... O, zabrał. No to jest wspomnienie. O, no ja wiem, nie? A, no sorry. Ale inspiracje międzykulturowe między na przykład kulturą Zachodu, no, jeżeli mówimy o największych ośrodkach popkulturowych, no to myślę, że spokojnie możemy to podzielić na, powiedzmy, jednak USA, tak, Hollywood, możemy mówić o Bollywood i możemy mówić o Japonii z racji na ich ogólny wpływ kulturowy, nie? Gdzie Godzilla na przykład, Japonia, Kaiju, w sensie wielkie potwory, Japonia, Power Rangersi z Japonii, to się nazywało Super Sentai. Tak, Power Rangers tak. Oglądałem tak dużo za dzieciaka, pamiętam, gdzieś mam jeszcze nagrania, jak tylko mówię do mamy, żeby zaczynała nagrywać, ja robię no jakieś kopnięcie. I to cię zainspirowało do zostania? Do zostania Free Fighterem, Ale teraz wam zrobię ćwieka. No dawaj. Król Lew był inspirowany anime. Disney nie wymyślił Króla Lwa. Daj mi chwilę, muszę sobie... Czekaj. Król Lew? Król Lew. A ja teraz zostanę zhejtowany. Nie lubię Króla Lwa. No it's fine. Jest jedna chyba bajka Disneya, której nie lubię. Każdy ma prawo do swojej opinii, Ludwiczek. Zawsze bym hejtowany, jeżeli mówimy, że nie lubię Króla Lwa. It's fine. Jesteście Król Lew. Poczułem się zaaklimatyzowany do jakiegoś środowiska. A podpowiedź, jaki rodzaj to jest anime? Nie mogę, bo to jest bardzo konkretny tytuł. Nawet jeśli mu się polepszy, nie gwarantuję, że odzyska przytomność. Zrób wszystko, co się da, bez względu na środki. Czyli Vegeta jest słabszy od tego zielonych? No. Czemu się przejmuje nim? Jak go nawalił? Bo go kocha. To jest braterska miłość. Jednak jak facet daje się z facetem po mordzie, to wiązuje się między nimi taka głęboka więź. Tak, i ale go czują potem, właśnie czują potem do siebie bardzo duży szacunek i respekt. Tak, żyłeś szacunkiem Darol 2? Po walce? No. Chwilę po walce, tak, no. A, ale tylko chwilę. No, dopóki nie zaczął gadać na mnie farmazonów potem znowu, no to tak. No tak. Teraz w każdym miejscu, o każdej porze. Nawet tutaj. No dobra, to... Zorganizujecie to? Na serce, na kanapie. Gość Darolew. Jest Darolew w Mozart Games. To był największy hit internetu po prostu. To było anime by itself. Trochę tak. Nie, na razie to mi się z Wolfikiem kojarzy, że ten mały, ten co dostał właśnie smoczą kulę od tego. A, ten co dostał od Jabby. No mówicie, taki trochę przyjaciel Goku, a jednak stoi z tyłu, robi fajny kontencik, jest śmieszny, słodki, ale raczej nie zwracasz na niego większej uwagi. A jeżeli są te kule, nie? I one mają oznaczenie, mam ileś gwiazdek w środku. No. To jest tylko po prostu oznaczenie, która to jest kula i tyle? Czy jakby, to jakieś ma znaczenie w ogóle? No nieironicznie zostało to zrobione tylko po to, żeby jakby był jakiś sposób na rozróżnienie ich. Okej, rozumiem. Żeby bohaterowie mogli mówić, brakuje nam piątej kuli, a nie brakuje nam kuli. Okej, piątej kuli. Dobra. A ty, Shini, na przykład po jakimś streamie 24-godzinnym miałaś tak, że potrzebowałaś 2 dni spokoju? Znaczy, jak miałam 24h streama bez spania, bez w ogóle tylko siedzenie przy kompie i od 24 godziny, to potrzebowałam tylko dużo snu. A, dużo snu po prostu. Nie wiem, z 12 godzin może spałam. Tak, to prawie cały dzień spałam, tak. Ej, a w ogóle jak to jest na przykład tak właśnie, bo miałaś jakichś osobnych jeszcze streamerów, innych, którzy przychodzili wtedy na dzień na streama, czy na przykład 24 godziny siedziałaś i gadałaś sama do siebie, sama, do całego czatu? Sama siedziałam głównie, ale brałam właśnie jakichś tam znajomych, grałam tam z widzami, ale raczej tak, ja jestem w stanie wytrzymać długo sama, rozmawiając sama do siebie i do widzów. No ale to dobra, do widzów, to nie jest jakby to... W teorii wiesz, ale jednak jak siedzisz z kimś, to ktoś ci wspiera cię. Ale nie, siedziałam, akurat też grałam właśnie ze znajomym takie grę, gra we dwójkę.
Więc akurat to było spoko. Nie wiem, It Takes. No, jak to się wydaje. Ostatnio Fall Guys chciałem odpalić, bo mieliśmy czwórkę na Fall Guysy i coś się stało z Fall Guysami, połowie osób działało, połowie nie. A, no to, to są bugi, jeżeli chodzi o chyba multi, tak, chyba, nie? Tak, strasznie. O nie, w ogóle nie mogę włączyć gry. A, komputer sprawdź, chyba coś, nie, jest sprawdź pliki gry, sprawdzasz pliki gry i nie działa dalej. Ja to dużo osób tak ma teraz problem z tym. W podziękowaniu za to, że wyleczyli moje obrażenia, wspaniałomyślnie uwolnię ich od ciężaru posiadania tych smoczych kul. Tylko że nie zdołam zabrać stąd wszystkich pięciu niezauważenie. Niech to. Nie mam zbyt wiele czasu, by coś wymyślić. Co mam gadać do siebie? Tam nie ma na przykład tak, że on sobie nie myśli, że kurczę, to mogą być inni ludzie. Oni mnie usłyszą, że chcę ukraść pięć kul. Smoczych kul. To jest anime. Ja właśnie... ja wiem, że możesz być w szoku, ale to jest po prostu sposób postaci na prowadzenie narracji. Ja wiem, to taki żarcik do was, że podszypnę troszeczkę fanów anime. A my tak mówimy, to jest anime. Nie, to normalne. Nie wiem, podszypuję was. A dużo jest takich sytuacji. Co on robi? Ej, a właśnie, a moja mamo Shindero nie jest zerowa? Moja mamo Shindero, co? To jest z Dragon Ball, czy nie? Nie. Okay. A co to jest? Zgadnij. O, też duże anime. Bakugan? Nie, Shaman King, tak? Nie, no nie ma szans, żeby on to zgadł. Nie. Tak? To nie jest czasem Fist of the North? Albo Fist of the North, albo Yu Yu Hakusho. Ej, a to co, to nie było jeszcze jedno anime, to się przyjął Shaolin Pojedynek Mistrzów? To też nie było anime. To nie było anime? Ja właśnie nie pamiętam, jak ta bajka wyglądała totalnie. Przeszukam wnętrze statku, a ty masz dokładnie przeczesać całą okolicę. Czy to jasne, Zarbonie? Tak. Lepiej, żebyś mnie nie zawiódł, jeśli w ciągu godziny nie... Sorry, ja doszedłem do wniosku, że to jest pytanie w eter rzucone, nie? Jakie pytanie? Ciekawe, nie? No. Jakie pytanie? Jakie było pytanie? Ciekawe. No, nie? 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 No. Co on ma za detektor? Smoczych kul. Oto tutaj, to widzisz, te takie poduszki. Wow! Możesz kliknąć. Co? Środek. To tak... Raz. To spokój się. Nikt nie pomyślałby, żeby... Podjarałem się. Kliknij raz. Ej, fajne. Tu jest moja złota kulka. To samo. Twoja robi to samo. Serio? No. Nie. Też chcę sprawdzić. Palcem po środek. O! Ale zarobiste. Ej, dobra, faktycznie jedna była na dole rzeki, czy tam jeziora. Oj, co zebrał? I dobra, jak wy gdzieś w Polsce mielibyście ukryć smoczą kulę, gdzie byście ją ukryli? Znalazłem ją. Krzysztofa Kolonowicza. W Sosnowcu. Czuło? Nie wiem. Ja mam to pierwsze w głowie. Naginie, jak to jest. Czekaj. Nie myśleć o miejscu, które nigdy nie... Czekaj. Nie no, pana Krzysztofa Kolonowicza to jest idealne miejsce. Tam nikogo nie puszczają, tylko ktoś się pojawi obok tego domu, to są od razu jest krzyk, burda, wypadł stąd z podwórka. Sugeruję, że posiadłość pana Kolonowicza jest najbardziej chronioną. Okej. No to na Podlasiu, no. Nie, ja myślałem, że ktoś powie Tatry chociażby. Nie no właśnie wiem. Myślałam górach. O górach, właśnie myślałam, góra, no. Nie? Jakaś jaskinia w górach. Szczerze? To jest pierwsze, o czym bym pomyślał. Nie wiem, miałam pierwszy Sosnowiec, więc to coś tak. W mieszkaniu Lewandowskiego na Złotej 44. Tam nikt nie będzie szukał. Szukać jest zbyt oczywistych miejsc. No nie, no właśnie na odwrót. Jakiś studni? No jak na odwrót? Przecież góry to jest pierwsza rzecz, o której byś pomyślał. Najciemniej pod latarnią, no nie? No mówię, no dom Krzysztofa Kolonowicza, kto tam zajrzy? Akurat po smocze kule. A będziesz chciał próbować, Ludwiczek, jakieś anime teraz jakieś nowe oglądać? A już wychodzą anime? Nie! Anime przestaje wychodzić w 2015 roku. Żartowałem! Nie wyszło ani jedno nowe anime. Żartowałem! Ratunku! To miało być śmieszne. Nie, było. Było? No, było. Było bardzo. Wyśmiałam się tak wewnętrznie, wiesz? Żeby tego nie pokazać. Jesteś strasznie niemiła. Ogólnie... ile zostało do końca programu, bo ja nie wiem, czy muszę zerwać, czy nic, czy nie do końca. A od kiedy? Jak to zerwać? No od początku naszego programu traktujemy się, jakbyśmy byli parą. Przynajmniej ja się tak traktuję, jakbyśmy byli parą. Jak się czujesz z tą informacją, Paulina? Zostaje... Ja bym wolał posługować się nie odzywać, no. Tak, to z nami koniec. A patrz, bardzo Vegeta robi, goni. A, ale a propos tego, co się pytałeś, czy no. Bez nowe anime.
Ogólnie każdy rok jest podzielony na 4 sezony. Po prostu wiosna, lata, jesień, zima. Znaczy, zaczyna się o zimę, o dziwo, od zimowego sezonu. Mhm. I w każdym sezonie wychodzi około 40 nowych anime. O, to bardzo ciekawe. No, ale często jest tak, że nie są... Znaczy, większość z nich jest naszej kiczowatych. Jest parę anime, które od kilku lat zastanawiam się, czy sobie nie obejrzeć dla samego po prostu... Dawaj. A co? Takiego... Co byś chciał? No właśnie Shaman Kinga chciałem sobie obejrzeć. A Dragon tego, Ball jest jednym z tych. Okej. Okay. I najważniejsze. Świetnie, Naruto. I Naruto chciałem obejrzeć. Świetnie, bo Dragon Balla możesz obejrzeć na Pulse of Games. No, słyszałem właśnie i to w japońskim dubbingu z napisami, czyli original. Niektórzy zaczynają już po prostu od tych najnowszych, nie? Ale czasami tak fajnie sobie stopniowo, powoli sobie iść. Tak. Dla niektórych jest szok. Dragon Ball może być szokiem. Chociaż tak on jest z tym Kajem, nie? I tak jest przyspieszony. Nie, uważam, że stary Dragon Ball, pierwsza seria i Dragon Ball Z może być bardziej odpychające niż... Jeżeli się nie ma z tym związanego jakiegoś takiego... Jeżeli nie masz jakiegoś związku emocjonalnego... Okej, okay, sentymentu. Do tak, tego, sentymentu, to wydaje mi się, że po prostu masz... Przesyt. No właśnie... Możesz się nie zadowolić formą, w ten sposób. No bo wiesz, to troszeczkę inaczej wygląda, nie? Niż to, co teraz się ogląda. Ja tak z One Piece'em chcę tak zacząć, tylko że czytać najpierw mangę, do której jest chaptera, i potem zacząć właśnie anime. Nic mi się nie stało, nie będę siedzieć w jakiejś zatęchłej jaskini! Baza. No, to też, no. Tak mi znajomi w sobie polecili, to tak są fanami mega One Piece'a. Te oryginalne smocze kule mają całkiem spore rozmiary. O! Najstarszy Namechanin okazał się bardzo sympatyczny. A właśnie, Bulmo, jeszcze jedna sprawa. Gohan nadal jest w środku? Chciałbym zabrać go na spotkanie z najstarszym. On musi go poznać. Nie ma go. Ja bym stąd się biorą smocze kule. Smocze kule zostały stworzone przez Namechan. Ty takich zielonych dzików. Okej. Tak. Na przykład te, które w tym momencie szukają, zostały stworzone przez starszego. Czyli tego ziomala, który spowerapował Krillina. Tak. Okej. Miał tak na górze, miał takie jedno, nie? Okej. A co one dają? Co dają te smocze kule? Możliwość spełnienia życzenia. Przywołują smoka, który jest za mną. Takiego. On jest wielki. Ma czerwone oczy. Tak. I on może spełnić twoje życzenie. Ej, a właśnie jest jeszcze inna forma jego, nie? Jak to? No, może wygląda jak ten, z Mulan. No. Muszu, tak? Czy Muszu się nie jest czerwony i jest znacznie większy, ale tak, wygląda, jest smokiem, więc... Tak. Nie, ale ma taki mały kształcik, no bo patrzę na tego, nie? Bo to jest figurka, nie? Figurka, okej. Okay. No, widziałem w szarze jakby filmu. Tak jakbyś powiedział, że my wyglądamy podobnie, bo jesteśmy obaj facetami. Prawda. Ale trochę wyglądają podobnie. No, trochę wyglądają. A jak jest w ogóle, jaka jest w ogóle twoja opinia o anime? O! Ja mam bardzo duży szacunek. Naprawdę. Próbuję, politycznie to rozgrywa. Politycznie bardzo, rozgrywa. Mam bardzo duży szacunek. Bo, no tak jak mówię, jest parę, ty masz dziurawe ręce, a nie ja. No mam. Jakie było pytanie? Jaki masz stosunek do anime? Stosunek do anime. Ciężko mi to opisać, bo to jest właśnie takie coś, że ja tego nie oglądałem. Jest wiele rzeczy, które chciałem obejrzeć, ale które jakoś... Może mnie delikatnie na dni odrzucały, ale nie miałem po prostu na ich czasu i chęci, bo zawsze uważałem, że są inne lepsze rzeczy do oglądania, a bardzo szanuję osoby, które są w tym mega zajawione, a co jeszcze fajniejsze, że jak już są zajawione, to są zajawione tak często w 200% i sam miałem kurczę znajome koleżanki, które czy tam kolegów, którzy kupowali sobie, był taki sklep, pamiętam, że tam chodzi i kupowali właśnie jakieś mangi, komiksy, coś, sama jakby otoczka kulturowa jest bardzo ciekawa tego. I dlatego to mam bardzo duży szacunek do tego, bo to masz swoich, jak już masz zwolenników, to trochę jak League of Legends. Jak już masz zwolenników, to ma takich, że na zabój i śmierć dla Counter-Strike'a. A nie? Ludwiczku, jesteś przesłodki. Dziękuję. No, naprawdę. Cute bobo. Bardzo. No. Mam zrobić ubu. Nie, wiesz co, nie ma potrzeby. Zrobimy replay do tego, co robiłeś. To do nikąd nie prowadzi. Wy też jesteście uraczeni. I oni znowu go chcę nawalać. A nie tak jak tam ten Baby Yoda, co będą? Właśnie, oni się zmieni w aligatora i co? A Vegeta się nie może zmienić w aligatora? Nie no, on nie ma innej formy. A to czemu tamten? Znaczy, później będzie miał, no ale to... A, to wiadomo, nie? Ja mi się wydaje, że pomoże mu ten... A nie wiem, czemu on wygląda troszkę jak ludzik Lego, nie wiem czemu. Jak się tak nadyma. No, wiesz co chodzi, nie? Taki kanciaty jest. Tak, to tak. No. Śmiesznie wygląda. Oni w ogóle tak używają mocy, nie? Tak. Bo to nie jest Kamehameha. No nie. To jest kiś? No
to jest kij, tak? Jest kij po prostu, nie? Nie, ale piachem w oczy? Już go nie lubię, już nie lubię Wegety. Nie, ale to jest takie, wiesz, to Wegeta... są uliczne walki, można to uznać, nie? To nie ma zasad, oni muszą wiesz, przepraszam, wygrać. Przepraszam, ale nie mogę rzucić żadnego cenzurowanego słowa. Ty, a takie podwójne uderzenie, że składasz dwie ręce w pięść? A że tak, jak małpa. I no. Łamiesz sobie wszystkie palce. Jak to? Tak? Serio? No myślę, że jak walniesz mocno tak, to jest bardzo duża szansa, że te palce się mogą połamać. Czyli to jest bezcelowe, że oni tak składają ręce do ciosu? No. Prędzej tak. A no, okej. Okay. Że prędzej tak. No bo, no tak, to jest bardzo duża szansa, że ci się one... A, że, że nawzajem się wybiją. Tak, po prostu, no. Okej. Okay. Aha, no. To mi się wydaje, nigdy nie próbowałem. Znaczy, to jest coś, ciekawe. Co wygląda jak turbo mocny cios w anime? No, bo oni tak często właśnie biorą, no wolają. No. No bardzo często to jest. Ale na przykład z dwóch stron okay. To już jest mocne bardzo, aha, nie? Aha. Bo w, na uszy w sensie. No nie, ale z pięści to zniszczysz czaszkę, nawet możesz połamać całą głowę. Okej, okay, hashtag nie próbujcie tego w domu. Nie. Chyba, że trenujecie. Jak Saiyanin. A z czego było to takie? Naruto. Z Naruto, ninjutsu. Ninjutsu, no. Doprawdy, a byłem przekonany, że... Ej, ale śmieszny jestem Vegeta. Nie wiem, podoba mi się już jako postać. Nie wiem czemu. Może dlatego, że jest taki arogancki? Mi się nie podoba, bo rzuca piachem w oczy. Jest edgy boy. Jest edgy. Jest edgy boyem, no. On jest bardzo kanciasty, tak, tak, tak. On... Ja za nim nie przepadam. No cóż. No to jest wykorzystywanie brudnego stylu walki dla własnych korzyści. Niefajne. O, i widzicie. I to jest bardzo ważny punkt fabularny. Saiyanie po każdym razie, jak dostaną łomot, wracają silniejsi. Czyli a to tak. Kolejne przesłanie. Co ci nie zabije, to wzmocni. To prawda. Znaczy Goku akurat zabiło. Uczysz się na błędy. Ale potem wzmocniło znowu, nie? Ale jest z nami, nie? Dalej. Ale czy przypadkiem każdy koleś po walce nie wraca silniejszy, bo jest bogatszy o dane doświadczenie? No tak. To chodzi, no. To dlaczego tylko Saiyanie? Czy bo widzisz, teraz normalnie go nawala. Bo oni to robią szybciej. No. A, okej. Okay. Ale to nie było dużej różnicy w sumie między nimi, jeżeli chodzi o wcześniejszą walkę. No teraz jakby widać, że jest silny. Vegeta był siusiał? Vegeta był na skraju śmierci, więc... No tak, nie? Ale wrócił. A, bo on bił tam ten pięść normalny brzuch. Bił. Czy on mu wyrwie flaki albo jakiś taki ten? Czy to nie jest też tak drastyczna bajka? Trochę drastyczna jednak jest, jak jednak jest, nie? Coś w tym jest jednak, nie? Drastycznego. Nie masz co liczyć na moją litość! Ale aktorsko? Ty tak, super, nie? No. Ty tak powiesz przy kolejnej walce, jak wygrasz. Znokautujesz i... Nie masz co liczyć na moją litość! Wyrwę serce! Jak wrażenia? Bo to były twoje pierwsze odcinki Dragon Balla, które widziałeś w życiu. Właśnie. Wiesz co, chciałbym je obejrzeć sam. Bez urazy. Przykro mi, bardzo mi przykro. Ludwiczek, masz taką możliwość, Polsko Gay. O, rzeczywiście, naprawdę. Zapomniałem o tym. A czy przypadkiem nie leci z japońskim dubbingiem polskimi napisami, czyli moje ulubione? Pa, Ludwiczek, nie tylko, leci też z polskim dubbingiem. Kiedy? Takich pytań nie zadawaj. No, wtedy o tej godzinie tutaj jest słońce tak ułożone. Wyświetli się gdzieś. Przepraszam, bo my jesteśmy w studiu Polsko Gay. Czemu tutaj ma idzie harmonogramu produkcji, tak? Jest na drzwiach. Jest? No. Jest. Żartowałem. Zajcik, śmiechy zajcik zapytałem. Dobrze, w takim przypadku fajnie, że wpadłeś i zostajesz jeszcze z nami na jeden odcinek, prawda? Tak jest! Super, tak się bardzo spodobało Dragon Ball. Ale spodoba mi się, no super, no, fajny, fajny klimat. Ale wydaje mi się przede wszystkim, chyba, ja nie wiem, czy my o tym nie rozmawialiśmy na poprzednim odcinku. Z Karoliną. Ale, z Karoliną, ale że Dragon Ball jednak ma ten lekki format. Że jest taki bardzo przystępny, tak, że tak. To jest show, które możesz oglądać, żeby wychillować. Nie jest taki depresyjny, jeżeli chodzi o inne anime, bo niektóre anime tak chytają cię dosłownie no do Death serca. Note na przykład, nie? O, pełno jest takie Dragon Ball, przesłanie Dragon Balla zawsze, kiedy się arc kończy, zawsze jest to samo, czyli że warto walczyć, warto trenować, warto stawać się lepszym człowiekiem i warto oglądać kolejne odcinki Smoczych Jaj, na które was serdecznie zapraszamy. Tam machamy! Spodobało się to machanie, co? Chyba tak będziemy kończyli teraz odcinki. Dobry pomysł.